Witam Was serdecznie, tym razem z parku Matteson, też 1,5 godziny od Chicago. Zanim zaproszę Was na krótki filmik, który nagraliśmy z tatą u Roberta Wagnera w Wagnerówce, chcę Wam powiedzieć, że testujemy GrowFast na roślinach donniczkowych. Zaczęliśmy właśnie od swoich domowych roślin, także na iglakach i na cytrusach, na cytrynie, na pomarańczach. I jeżeli chcecie zamówić GrowFast do Stanów Zjednoczonych, to proszę napiszcie do mnie e-mail, tu pod spodem będzie e-mail i może uda się przed świętami Bożego Narodzenia odebrać ode mnie GrowFast, jeżeli nie, no to w przerwie świątecznej, więc jeszcze Wam tutaj pokażę, jak to wszystko wygląda. Woda daje życie. No ten wodospad akurat dzisiaj nie jest aż taki ogromny jak zawsze, bo brakuje wody, ale jest niesamowity. Możecie sobie tu przyjechać z rodzinami. Bardzo fajny park. Także zapraszam na filmik i dla tych z Was, co chcecie zamówić GrowFast na święta Bożego Narodzenia, no to nie obiecuję, ale wszystko będzie zależało, ile statek będzie płynął, jak to wszystko będzie wyglądało, ale możecie się już zapisać na listę oczekujących, bo żeby nie było tak, że mam niewystarczającą ilość GrowFast, a jest więcej Was, która chce po prostu mieć GrowFast w Stanach Zjednoczonych. Dobra, teraz zapraszam na filmik z Wagnerem. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Dominikę na scenę. I lecimy dalej z programem. Jeszcze sporo wykładowców na tych dożynkach, także pewnie do Was dożnę dzisiaj. Nie no, żartowałem. A teraz mam przez wspaniałych gości. Ewelina z tatem przyjechali do nas w sumie niedaleko, koło brzegu. Z koło brzegu, tylko koło brzegu mieszkają, więc bardzo blisko. Ewelinkę spotkaliśmy się dawno, dawno temu. Było to tutaj u nas na jakiejś imprezie. Przybyła i to jest ta osoba, jeśli oglądacie i włączacie NTV, która prowadzi korespondencję z Januszem z Stanów Zjednoczonych. Tak, to jest właśnie, zawsze mam problem z tym nazwiskiem, Firchał. Także to jest Ewelina właśnie z tatą, przyjechali, tato ma też bardzo ciekawe informacje, ponieważ mają tutaj fajne rzeczy dla waszych ogródków między innymi. No a Ewelina to wiecie, bo to gwiazda już prawie telewizyjna, więc doskonale ją znacie. No i wiecie, co robi, a jeśli nie wiecie, to się za chwilę dowiecie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chcieliśmy najpierw podziękować Robertowi Wagnerowi i żonie za zaproszenie tutaj na ten świetny festiwal i że możemy się z Wami tutaj widzieć na żywo. Tak jak wiecie, przez kilka lat nadawałam ze Stanów Zjednoczonych i cieszę się, że mogę teraz z Wami się uścisnąć, przywitać, podać Wam rękę na żywo i faktycznie mieszkamy z tatą bardzo blisko, jedna właśnie z takich najbliższych imprez naszego domu. Jesteśmy z brzegu opolskiego i najpierw tato zacznie swój wykład na temat GrowFast, czyli stymulator wzrostu. Tato sam wymyślił to kilkanaście lat temu, stosował to na własnej szkółce, a później ja Wam poopowiadam trochę o sytuacji światowej, jak ona wpływa na nasze centra energetyczne. Także będziemy z Wami około 40 minut. Dzień dobry Państwu. Po raz kolejny mam przyjemność przedstawić Państwu swój środek, który zrobiłem po prostu z życiowej konieczności. Dlatego, że prowadzę szkółkę, używałem środków chemicznych i tymi środkami się fajnie przytrułem. Także leżałem na ziemi parę godzin, to mi dało do myślenia, jak mam dalszą część swojego życia tak spędzić z takimi toksynami, no to by się to mijało z celem.
i zacząłem próbować różne rzeczy. Wcześniej już się interesowałem różnymi środkami naturalnymi, próbowałem wyciągi robić jako młody chłopak. No i później mi się to przydało. Próbowałem różnych rzeczy, proszę Państwa. Mogę tam później powiedzieć, jakie. Stosuję ten środek od 15 lat. Nic się nie dzieje na szkółce, szkółka jest zdrowa. I za sprawą mojej córki i moich dzieci chciałbym się, znaczy Ewelina mnie sprowokowała, że po prostu się trzeba podzielić tym zjawiskiem z ludźmi. Bo to jest coś dobrego, może być coś dobrego. I drugi rok już jest to używane w Polsce od tak do Bałtyku, w różnych strefach klimatycznych, na różnej glebie, z różnymi umiejętnościami też ogrodniczymi. Przyjemnie mi jest odbierać od Państwa telefony, maile z pozytywnym działaniem tego środka. Nawet gdzie są Państwo, że u pana rolnika, u Tadzia, to było tydzień temu ten środek od nas i już dzisiaj nam meldowali, że opowiadali, że widzą działanie, że te rośliny odżyły i są zadowoleni. I takich informacji mamy dużo. Jakaś pani, że marchewka ma kilo 20. Ja mam doświadczenie na drzewach, tu mogę powiedzieć, ale liściaki z tych zaznaczam. Jakaś pani pora nie mogła wyhodować, popryskała i te pory jej urosły. Także tych przypadków jest wiele. Komuś tam świerk zamierał i ożył. Także no, jest to bardzo sympatyczne, że to po prostu działa, że Państwo jesteście zadowoleni z tego środka. Jest to wyciąg wodny z roślin. To jest rośliny. Prosty bardzo w użyciu, bo się go rozrabia z wodą. Od 300 do 500 ml na 10 litrów wody. Co tydzień, 12 dni się pryska. Ja pryskam w sobotę, bo nie trzeba zapisywać. Sobota dniem pryskania. A tu córka pokazuje właśnie roślinę, którą kupiłem w markecie. Tak to wygląda ta roślina. I po 6 opryskach, tam mamy album, dokładnie jest pokazane, napisane jest, ile tam oprysków. 6 oprysków było robione i tak to rośnie. Pisałem też taki artykuł do szkółkarstwa, to jest taki periodyk fachowy i dałem tam informację, że przyrost jest 300%. Dałem do koledze, żeby to przeczytał. Mówi, wszystko fajnie, tylko zmień te 300%, bo ci nikt nie uwierzy. Koledzy cię wyśmieją. Ale ja mówię, taka prawda jest. I tu jest, to jest taka ciekawostka dendrologiczna, bo to jest kolorowy klon czarny, z tej grupy czarnej i one mają bardzo mało chlorofilu i proszę zobaczyć, jak przyrasta, ale miałem egzemplarze, które przyrastają wiele więcej, no tak przerażająco dużo, nie? To jest klon zwyczajny, niepryskany i pryskany. Proszę Państwa, nie trzeba być naukowcem, wystarczy tylko logicznie pomyśleć, że stosując ten środek, to stwarzamy dobrostan w swoim ogrodzie, jeżeli takie ogrody Państwo macie. Ładnie kwiatki wyglądają domowe, a to są moje pierwsze egzemplarze hodowane. Miałem więcej, ale nam się zniszczyły, bo podróżujemy to. Co się dzieje? Na ogrodzie powstaje równowaga biologiczna, homostaza. Po 5-6 opryskach zmniejsza się ilość chorób, ilość owadów. Mam takie doniesienia, nawet pani mówi, że myszy się zmniejszyła, ilość gryzoni. Ja też to zaobserwowałem, tylko po prostu sobie tego nie uświadomiłem. Kleszczy nie ma, proszę Państwa, jest minimalna ilość kleszczy. Coś fantastycznego w dzisiejszych czasach. Wszędzie ich pełno jest. Jest to środek też bardzo prosty sposób do stosowania. Nie trzeba być fitopatologiem, czyli znawcą chorób roślin. Wystarczy to stosować systematycznie. Uruchamia te związki pokarmowe w glebie, które są niedostępne dla roślin i przetwarza je w tak zwane chelaty, czyli te bezpośrednio już roślina, które może czerpać.
bardzo fajnie działa na potas i fosfor. Wiadomo, fosfor jest ciężki do uzyskania przez rośliny, większość jak idzie go w wody gruntowe, nic z tego nie ma. Jest to taki, wydaje mi się, dość nowatorski temat, bo gdyby zastosować odpowiednie nawozy, ja już na którejś swojej opowieści w wykładzie mówiłem, gdyby zastosować odpowiednie nawozy, czyli takie na zasadzie osmozy, które się udzielają powoli i systematycznie pod wpływem wilgoci i temperatury, to nie zatruwalibyśmy swoich rzek, środowiska, bo rośliny by to wszystko połknęły, zjadły po prostu. Też rozrobiłem badania w Instytucie Ciężkich Syntez w Puławach. Okazuje się, że metale ciężkie są w ilości śladowej. Zaskoczyło mnie też pH, które wynosiło 7,4. Noworodek po urodzeniu ma 7,35. Także to takie ciekawostki. Teraz może o różnych roślinach. Interesowałem się borówką amerykańską, to 30 lat temu i teraz wróciło. No i na tą borówkę kolega miał krzaczki takie ze 100 metrów pas tej borówki i na końcu mu tam borówka nie rosła, więc poprosiłem go, czy mógłbym tam robić doświadczenia z tym moim środkiem. Proszę bardzo. No i robiłem, to te na końcu wyrównały się z tymi pozostałymi, ale nie widziałem żadnych efektów. Ale zacząłem się przyglądać dokładnie, wziąłem do ręki ten liść i przełamał mi się. Patrzę, on dwa razy grubszy jest niż normalnie. Te liście tam troszeczkę były większe. Młode małżeństwo przyjechało i nasadzili sobie borówki. Mówią, panie, nie rośnie. No spróbujcie, może się uda. No i dzwoniłem do tej pani. Pani mówi, proszę pana, nie widzę żadnych efektów. No i minęła zima, wiosna, pani dzwoni. Proszę pana, bardzo pana przepraszam. Borówka 30% wzrostu, czyli potwierdziła to, co ja, te moje doświadczenia. I mówi 80% więcej owoców. To przy produkcji towarowej to sobie proszę wyobrazić. I to był efekt na borówkach takich, powiedzmy, nędznej kondycji. Teraz jakby zastosować ten środek na plantacji takiej o wysokiej kulturze uprawy, to kto wie, co by tam się działo. Nie ma w ogóle tematu karencji. Pryska się, żona wysyła na ogród po warzywa, idzie się, rwie pod wodę, umyć i się je. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Pryskałem też na pszczoły. Pszczoły od tego nie uciekają. Nawet pani mi dzwoniła, że proszę pana, mąż poi, dopoi, daje ten środek bardzo chętnie pszczoły i odbudowała mu się fajnie pasieka. Także jest to środek ekologiczny, nieskażony żadnym GMO, jak tam niektórzy myślą i sugerują mi tutaj. Azot, który, bo ten azot jest wyczuwalny, to jest azot, proszę państwa, który pochodzi z, jest to naturalna forma azotu, biologiczna, ale skondensowana. U Tadzia rolnika wiele osób się mnie pytało o zbożach. Nie miałem doświadczenia i nie miałem informacji, ale w tym tygodniu dzwonił pan, mówi, proszę pana, świetnie to działa na te prymitywne zboża. Także działa. Tam w górach ludzie sieją to, pieką sami chleb. Byli bardzo tym zainteresowani, ale no nie mogłem ich uszczęśliwić żadną ciekawą informacją. A teraz jednak się to okazuje, że to i na zboża działa. Działa na wszystko, co ma chlorofil, czyli ten zielony składnik. Czyli taka nasza hemoglobina u roślin. Proszę państwa, jesteśmy z roślinami bardzo blisko spokrewnieni, bo to mamy 70% tych samych genów co rośliny. Dlatego tak nasz organizm fajnie reaguje na to. Ewelina, olejki eteryczne propaguje i próbowałem te olejki również. Także rośliny to bardzo, bardzo chętnie przyjmują i widać reakcję. Nie miałem nigdy miłości do roślin doniczkowych, proszę państwa, a szczególnie do paprotki, którą zawsze chciałem mieć. Co kupiłem paprotkę? Koniec po paprotce. Nie wiem, czy może żyły, ale pani miała przygodę z tym środkiem. Po prostu za dużo nasypała nawozu i zawsze się ten środek zastosowała może. No i spaliła. Zrobiłem podobne, żeby się przekonać, co tam. I ta moja paprotka
wybuchła no takim obfitym wzrostem, że jestem zaskoczony. Nawet jest malina, rośnie w tej doniczce, wykiełkowała, to też jej nie usuwałem i też ta malina z tą razem, z tą paprotką rośnie. Natomiast według tej recepty tej pani, no przykro mi, moja roślinka przeżyła, 4 listki ma, żyje, może się odbuduje. Ten środek zaczyna działać, proszę Państwa, po 10-12 dniach, ale tutaj, jak Państwo mówili, to już po tygodniu. I teraz, jak się da, przenawozi się, to po prostu się truje za wcześnie, bo jakby ten środek zadziałał, to by wypompował tą roślinę, podejrzewam. Bardzo mnie interesują zioła, ale już ludzie zaczęli stosować i to może być taka ekologiczna bomba, bo na pewno będzie więcej olejków eterycznych, nie? O warzywach jeszcze. O warzywa pięknie pachną, no i smakują. Podobnie proszę pana, mam zdjęcia na pomidory pani. No dziękuję bardzo, że mi poruszył pan temat pomidory. Pani koktajlowe pomidorki sobie posadziła i te pomidorki takie tam widać, że jakaś choroba albo niedobór czego, jakiegoś składnika, podejrzewam, że boru. No i ten krzaczek był taki mikry, marny, tam mamy zdjęcia, to jak ktoś będzie zainteresowany, to proszę podejść, pokażę. Z tych malutkich pomidorków koktajlowych zrobiły się, pani mówi, normalne pomidory. I mamy różne fazy wzrostu. Ostatnia to jest pod dachem folii, nie? Także to tak działa, jak ma z czego roślina czerpnąć. Czyli tam musiały być bardzo dobre warunki dla siebie, jeżeli się używa oborników, jeżeli się kompostów używa. Polecam Państwu pomiot gołębi, ponoć nie stosowałem, ale go na pewno muszę spróbować, bo dowiedziałem się z pewnego źródła, że on kapitalnie działa na warzywa, że te warzywa są bardzo smaczne, z wielkim wigorem, także warto by to spróbować. Na buraczki, osobiście stosowałem tak, na ogórki i na buraczki. I te buraczki okazało się, że zacisnęły międzyrzędzia, nie? Takie duże były, że zacisnęły międzyrzędzia. Ogórki się bardzo fajnie kiszą, do dzisiaj je jemy, jest fajny smak, no w ogóle to smaki dzieciństwa, proszę Państwa. Chemia zabija smak, zabija zapach. No jabłka, które są w Polsce produkowane, a jesteśmy producentem chyba trzecim w świecie, w czołówce w każdym razie, no to takie są, powiedzmy, no. Nie ma innych, to takie jemy. Pani miała problem z selerem. Mówi, proszę pana, nigdy mi ten seler nie wychodził. No i zastosowała ten seler, dzwoni do mnie, proszę pana, no taki mi poró, że zaskoczona jestem. Jest mniej chwastów. Nie załatwia tematu chwastów, ale jest ich znacząco mniej. Też pani miała krzewik, taki 30 cm i to parę lat się jej utrzymywało. Kalina, no tak, kalina. I popryskała tym środkiem, dzwoni, mówi, proszę pana, z tej 30-centymetrowej kaliny po iluś tam latach zrobiła się kalina dwumetrowa. Jaśmin. A tak, przepraszam, to był jaśmin. Też pan dzwoni, mówi, świerk, zamieram świerk. Mówi, proszę pana, nie mam doświadczenia z iglastymi, ale proszę spróbować. Spróbował i pomogł. Chciałbym jeszcze państwu powiedzieć, ukorzenianie roślin, bo to mnie zaskoczyło. W ogóle rozmnażanie. Ja u siebie w szkółce rozmnażam rośliny przez szczepienie, czyli kawałek pędu przeszczepiam na podkładkę. I ciągle miałem problemy z tą tkanką przyranną. Stamtąd mi się zaczynało całe zakażenie grzybowe i później były straty duże. A po zastosowaniu tego growfasta, te ranki były kości słoniowej, no białe, żywe, fajne, wydajność ze szczepienia na klonach, ponad 90%, żeby nie powiedzieć jeszcze więcej. A klony, powiem Państwu, że jak się udadzą ze szczepienia od 40 do 60%, to szkółka osiągnął sukces. Dałem też koledze, który rozmnaża rośliny, sadzonek wegetatywnie, różne. Iglaste, laurowiśnie, bardzo modną teraz. No i mamy filmik nagrany, jest gdzieś, krąży po internecie. Okazuje się, że korzonki się pokazują już w 10-12 dniu, pierwszy. Co mnie tam zaskoczyło i tego kolegę,
to, że na iglastych mówi, miał plamy takie porażone różnymi grzybami, to wyrzucał, mówi, dezynfekował. A tutaj jest, do mnie popatrz, jedna łąka zielona, na ileś tam 500 tysięcy, kilkanaście wyrzuciłem, mówi, podejrzewam, że po prostu pracownicy mi nie docisnęli dobrze do podłoża i poszło powietrze, po prostu roślinka wyschła. Proszę Państwa, to są bardzo proste takie życiowe rzeczy. Nie dziwię się wcale, bo jeżeli się nie ma do czynienia z tym, to dla każdego będzie nowość. No. I takim zbiorniczkiem z tym naszym growfasem trzeba po prostu potrząsnąć przed użyciem, wymieszać go, bo on się rozwarstwia. Mogą też wystąpić tam takie grudki. To jest naturalna rzecz. Praktycznie po rozrobieniu w odpowiedniej proporcji, przed wlaniem do opryskiwacza przecedzić przez agrowłókninę. Ja tak robię. Później jest, nie ma problemu, nie ma zatykania w czasie aplikacji. Środek, jeżeli zostanie Państwu, nie wylewać. Ja wylałem ostatni, 2 tygodnie temu, który zrobiłem żonie do kwiatków, przez cały rok pryskała sobie, także to działa. Nic się nie dzieje. 2 lata spokojnie ten środek stoi w warunkach takich, powiedzmy, domowych, czyli w piwnicy, czy tam w jakiejś szopie, żeby nie było tylko mrozu, chociaż na mrozie też wytrzymuje. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, bardzo proszę. I czekamy na Wasze pytania. Ktoś chce pytanie zadać? Jeszcze raz Pan mówił, że należy nawozić po opryskiwaniu czy przed? Jak należy nawozić rośliny? Proszę Panią, ten środek zaczyna działać około 10 dnia i proponowałbym do tego czasu nie używać żadnych nawozów lub minimalnie, żeby nie ponosić tego ryzyka zakażenia, spalenia roślin, prawda, z nawozami. No oczywiście, że naturalnie. Trzeba uważać w doniczkach na wodę. Dlatego, że jak się uruchomi ten mechanizm, to następuje pompowanie, dosłownie pompowanie. Niektóre rośliny w tym pełnym ataku tego środka, że tak powiem, to podlewam prawie codziennie. I biorę doniczkę, podleję, biorę doniczkę do ręki, tak życiowo Państwu mówię. I po prostu ważę ją. Później jak podnoszę, to już wiem, że już tej wody jest na tyle mało, że muszę podlać, bo już jest cała doniczka z rośliną lekka. Natomiast na ogrodach to trzeba co roku nawozić. To jest normalną rzeczą, nie? Uzupełniać pokarm, bo się okaże, że wszystko co dobre już zostało zjedzone w poprzednim sezonie wegetacyjnym przez rośliny. Powtórzę pytanie, żeby każdy słyszał, bo to się nagrywa, więc nie będzie tego słychać. Tutaj kolega ma pytanie, że ma bardzo wysokiego pomidora, ma dużo liści, ale nie ma owoców. To tato zaraz powie, zresztą mamy album ze zdjęciami, to są nowiutkie zdjęcia, które dostaliśmy dosłownie kilka dni temu od jednej z dziewczyn, która nawet może tutaj ma swoje stoisko. I tato zaraz powie, jak to wyglądało. Proszę Państwa, przy uprawie pomidorów trzeba zwrócić uwagę, bo to idzie bardzo po prostu w wegetatywną część rośliny. One rosną i wszystko, co pociągnie ta roślina, to idzie we wzrost. Także trzeba uszczykiwać i skracać. Przy wszystkich kwitnących owocach i warzywach, tylko chyba się robię, warto jest popryskać kwiat w pełni kwitnienia 2 razy, dlatego że ten środek powoduje przyrost, zwiększenie pyłków o 100%. Jak jest tyle pyłków w nadmiarze, no to jest kapitalne zapłodnienie i później są duże owoce. Tego pyłku jest dużo i on jest zdrowy. Czy ten środek działa na choroby liści drzew owocowych? Proszę Panią, powiem oględnie. Rośliny są po tym zdrowe, także rośliny są tak zdrowe i silne, że dają sobie radę z chorobami. Czy można to stosować z mikroorganizmami? Proszę Pana, mikroorganizmy są ostatnio bardzo modne, ale ja nie chciałbym się wypowiadać, bo nie jestem naukowcem, ale
nie widzę tego na dłuższą metę. Ale można stosować. Można stosować, nie. Dobra, jeszcze jedno pytanie koleżanki. Jeszcze panu to dopowiem. Też wprowadzają mi cienie do produkcji rolnej. No, by się to udało. Proszę państwa, bardzo państwu dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Rysiowi za filmowanie. Rysiowi dziękujemy za filmowanie. I zapraszamy, jeżeli ktoś chce z tatą się tutaj spotkać, ma jakieś dodatkowe pytania, które nie zostały odpowiedziane. I tam jest album ze zdjęciami, który stworzyliśmy wczoraj, także zdjęcia są od was, właśnie od tych osób, które stosują GrowFasta. Proszę państwa, ja państwu bardzo dziękuję jeszcze za kontakt, bo dla mnie to jest wielka przyjemność, jeżeli mogę się od państwa dowiedzieć, a macie niesamowite wiadomości, doświadczenia i obserwacje. Jeszcze raz państwu bardzo dziękuję. Asia teraz zaśpiewa i później mówić od razu. Ja mogę być po piosence, po żeby piosence? Była przerwa. Tak. A masz jakieś specjalne życzenie? Nie wiem, jakieś polskie. To zaśpiewamy piękną piosenkę, może nawiązując do dzisiejszych tematów. Mamy piękną piosenkę Edyty Geppert. Jaka róża, taki cień. Dziękuję bardzo. Brawo dla Asi, coś niesamowitego. Niesamowity talent. Dziękuję, jestem ci wdzięczna. Słuchaj, niesamowita jesteś dziewczyna. Bliżej mikrofon, okej, okay, dobra. Na pewno mnie znacie z wszystkich tych reportaży, co słychać w Stanach. Dzisiaj mam tylko 20 minut, więc się zastanawiałam, o czym wam dzisiaj poopowiadam. Więc tego czasu jest troszeczkę mało, bo jest dużo wykładowców, więc chcę wam powiedzieć troszeczkę na temat, jak ta sytuacja polityczna, światowa miała wpływ na nasze centra energetyczne, bo ja się tym zajmuję od wielu, wielu lat. Moja prababcia była energoterapeutą, leczyła, miała taki dar, że leczyła dłońmi już w dawnych latach. Proszę, no, proszę, proszę. I po prostu moja druga babcia była rzeczoznawcą kamieni szlachetnych, dlatego ja się zajmuję i olejkami, i kamieniami, i właśnie centrami energetycznymi. Chciałam wam dzisiaj też powiedzieć o centrach energetycznych Matki Ziemi i nawiążemy też oczywiście do polityki. I tak jak na pewno wiecie i słyszeliście wiele, wiele razy o czakrach, wiele osób ten temat przeraża, zaraz mówią, że to jest jakaś kolejna sekta, religia. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, bo czakra to tak naprawdę jest wir energetyczny, koło, i to słowo pochodzi z sanskrytu. Więc to nic innego jak punkty, centra energetyczne w naszym ciele, a mamy ich tak naprawdę setki, bo jest ich 114, z tego dwie czakry, czyli centra energetyczne, balansują nam się samoistnie. I cztery są poza ciałem, czyli zostaje 108. Szkoda, że nie mam na tyle czasu, żeby cały ten temat 108 wam opowiedzieć. Może następnym razem będę miała troszeczkę więcej czasu na Aroniadzie, bo jest to naprawdę fascynujący temat, jak my jesteśmy połączeni tutaj z Matką Ziemią i z tymi wszystkimi sytuacjami, słuchajcie, co się dzieją. Wiele wiem, że z was się martwi, co będzie, i przez to właśnie sobie rozbalansowujecie te centra energetyczne, a one są odpowiedzialne za nasze szczęście, za nasze powodzenie w życiu, za radość, za miłość i wiele, wiele innych niesamowitych emocji. Także jeżeli komuś coś się w życiu nie układa, to proponuję też zastanowić się, czy czasami jedno z tych centr energetycznych w naszym ciele nie zostało przyblokowane. Ja to tak zawsze staram się znaleźć jakiś przykład prosty, więc wyobraźmy sobie, że Polska to jest nasze ciało i mamy też 7 głównych miast w Polsce. Tak samo mamy 7 głównych centr energetycznych w naszym ciele. I do każdego miasta dojeżdża ulica czy autostrada, czyli to są te linie energetyczne, które biegną przez nasz organizm, a jest ich 72 tysiące.
I te linie, które się razem ze sobą krzyżują, to one się krzyżują właśnie w tych centrach energetycznych. Więc skupmy się może na tych 7 i do tego Wam powiem, jak korelujemy tutaj z Matką Ziemią, bo Matka Ziemia też ma 7 głównych centr energetycznych i też oczywiście setki innych. Także jesteśmy tak jakby kopią Matki Ziemi energetycznie, czyli to, co u nas w środku, to na zewnątrz. Dlatego ta cała sytuacja polityczna i światowa, która nas dopadła w 2020, miała i ma ogromny wpływ na nasze centra energetyczne. Według mnie było to zrobione i przemyślane przez tą złą stronę, żeby nas zniewolić, żeby zabrać nam naszą wolność i naszą moc. Więc jestem pewna, że będziemy potrafili sobie pomóc, wyzwolić się i być wolnymi. Dlatego wiele osób z Was się mnie pyta, co oglądało moje wywiady już od 3 lat, dlaczego ja cały czas pozytywnie do tego podchodzę, że wygramy na koniec. Właśnie dlatego, że wiem, że mamy centra energetyczne i wiem, że te centra energetyczne były cały czas atakowane przez tych złych. I chcę Wam powiedzieć jak. Zacznijmy może od tego pierwszego centrum energetycznego, które znajduje się w okolicach kości ogonowej. Kolor czerwony to jest najniższa wibracja ze wszystkich kolorów czakr, czyli centrów energetycznych. I to centrum energetyczne jest odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo, czy się czujemy bezpiecznie. A jak wiemy, w 2020 nikt nie wiedział, o co chodzi na początku. Może część osób wiedziała, ale z tego co wiem, większość nie i się większość osób czuła niebezpiecznie. Co będzie dalej? Nie czuła gruntu pod nogami, więc to był atak przede wszystkim na tą naszą czakrę podstawy, która jest, tak jak sama nazwa mówi, podstawą naszego istnienia. Jeżeli fundament nie jest na tyle mocny, no to się przewrócimy. Jeżeli drzewo ma bardzo słabe korzenie, to drzewo się wywróci. Tak samo my mamy korzenie energetyczne, które łączą nas z Matką Ziemią. Więc uważam, że to było wszystko przemyślane. Kolejne centrum energetyczne jest koloru pomarańczowego. I ono znajduje się mniej więcej 2-3 palce poniżej pępka i ono jest odpowiedzialne za emocje, ono jest odpowiedzialne za nasze kontakty międzyludzkie. To tak w skrócie, bo to jest naprawdę temat bardzo, bardzo szeroki, którym ja się zajmuję od wielu, wielu lat. No ale w 20 minut muszę Wam to jakoś przedstawić. Więc z tego co wiemy, wprowadzili takie prawo, nie dość, że mieliśmy gadżet na buzi, tak, to jeszcze kazali nam się trzymać jeden od drugiego z daleka. Po to właśnie, żeby to centrum energetyczne rozwalić. Bo jak to centrum jest rozwalone, no to już jest drugie, tak, z 7, no to już im dobrze idzie. Kolejne centrum energetyczne jest koloru żółtego, a żółty to jest wyższa wibracja niż kolor pomarańczowy. Wibruje szybciej i ono się znajduje mniej więcej 2-3 palce od pępka. Każde oczywiście te centra energetyczne ma w innym miejscu, jeden bardziej po lewej stronie, drugi po prawej, 1-2 cm od pępka, drugi 3, więc każdy z nas jest unikalny. I to centrum energetyczne jest odpowiedzialne za nasze marzenia, za nasze cele. A tak jak na pewno wiecie, przez ostatnie 2 lata wiele osób musiało odłożyć swoje marzenia, które chciało spełnić, czy swoje cele, czy to były cele poznania kogoś, czy to były cele zmienienia pracy, czy zrobienia czegoś nowego w życiu, na bok. Czyli kolejne, trzecie centrum już było zaatakowane. Kolejne, czakra serca koloru zielonego, tak jak nazwa wskazuje, czakra serca znajduje się w okolicach serca i jest to już trzeci poziom. Trzeci poziom, czyli tam, gdzie są same pozytywne emocje, same pozytywne uczucia, nie ma zazdrości, nie ma zmartwienia. Czyli wszystko na plusach, poniżej serca jest wszystko na minusach, czyli jest martwienie się, zazdrość, zawiść, złość, agresja. I do tego dąży cała planeta, do przejścia z poziomu drugiego, tego poniżej czakry serca, do wejścia właśnie na ten poziom trzeci. I dlatego te wszystkie menele energetyczne, Fauci i ta cała ekipa robili wszystko, żeby po prostu nasz
jeszcze te centra rozwalić, żebyśmy jako ludzkość nie przeszli na ten poziom trzeci. I kolejne, to już na pewno się domyślacie, to jest czakra gardła koloru turkusowego, odpowiedzialna za komunikację, za słuchanie, za mówienie, za mowę ciała. No to oczywiście wiecie, że większość youtuberów jest blokowanych. Niektórzy są usuwani w różny dziwny sposób, tak jak kolega, który odszedł na drugą stronę gdzieś tydzień temu. Więc to ta czakra gardła u większości ludzi na świecie teraz jest bardzo, bardzo osłabiona. A to jest jedyna czakra, jedyne centrum energetyczne, które łączy wszystkie czakry i możemy się po prostu komunikować ze światem zewnętrznym w taki sposób i rozmawiać, tak? Dlatego jeżeli to centrum nam cały czas blokują, a wiecie, że media głównego ścieku cały czas to robią, atakują takie osoby, które chcą i mówią o wolności, mówią o prawdzie, bo oni nie chcą prawdy. No i kolejne, czakra trzeciego oka, która już była atakowana, to jest mniej więcej tutaj, czyli atakowana była już w latach 60. bardzo intensywnie, także do tego się już przygotowali dawno, dawno, bo czakrę trzeciego oka niszczy chlor, fluor, a to wiadomo, że dodawali do wody, mówiąc nam, że słuchajcie, będziecie mieli fajne zęby, będziecie mogli sobie pić wodę bez problemu i tak dalej. Także to były już działania, które no niestety spowodowały, że wiele osób nie ma intuicji bardzo dobrej i to, co się stało, nie wszyscy w to wszystko uwierzyli. Czyli cała ta plandemia, wiele osób do tej pory myśli, że faktycznie to wszystko było prawdziwe. I do tego właśnie się przygotowywano już w Stanach Zjednoczonych, w przedszkolach, w szkołach podstawowych, w szkołach średnich, dlatego te dzieci mają trochę sprane mózgi, a mieszkam w Stanach ponad 20 lat, także wiem, jak oni operują i jak po prostu to wyglądało, dążenie do likwidacji po prostu ludzkiego myślenia. I ostatnia czakra koloru fioletowego, czakra korony, która bardzo lubi harmonię i ciszę. Oczywiście tej harmonii i ciszy nie mamy, bo cały czas nas bombardują kłamstwami różnymi w mediach głównego ścieku. Także też nam to centrum energetyczne rozwalili. I teraz widzę, że zostało mi 5 minut, także wam tylko powiem o centrach energetycznych Matki Ziemi. Jest to też coś niesamowitego. Może powiedzmy o pierwszych trzech i na Aroniadzie dokończę ten temat. Matka Ziemia, podobnie jak my, ma także te centra energetyczne i czakra podstawy znajduje się w Kalifornii. To jest Góra Shasta i ostatnio widziałam, grupa ludzi stwierdziła, że pojedzie sobie właśnie na tą Górę Shasta i zbalansuje sobie swoje centrum energetyczne, bo to są tak jakby miejsca mocy i my możemy do tych miejsc pojechać, co jest teraz bardzo popularne, i po prostu zbalansować sobie tymczasowo centrum energetyczne podstawy, czyli ugruntowania. No i pojechała grupa młodych ludzi. No i jeden zachorował, chłopak zaczął się źle czuć, gorączka go złapała. Druga dziewczyna mówi, że też jakoś się źle czuje. No i o co chodzi? Co tam się takiego wydarzyło? Albo po prostu były tak intensywne procesy, że ten punkt mocy, te wibracje tej góry spowodowały to, że coś u nich się zaczęło przerabiać, albo po prostu nie byli na to gotowi, żeby tam pojechać. Bo nie możemy sobie pojechać, usiąść sobie gdzieś i czekać, aż powiedzmy góra jakaś za nas zrobi całą pracę, bo my powinniśmy tą pracę wykonać sami, a te wyjazdy takie w te centra mocy, w punkty mocy, które znajdują się na całej planecie Ziemia, to powinny być jako dodatek. No i kolejne centrum, czyli czakra sakralna, znajduje się między Boliwią a Peru i to jest jezioro Titicaca. Niesamowita moc, osoby, które tam jadą, naprawdę przeżywają niezapomniane chwile, ale na to też trzeba być gotowym, bo to są potężne wibracje. I ostatnia, którą mogę dzisiaj przedstawić, to jest czakra splotu słonecznego i to jest Uluru, czyli w Australii znajduje się ten punkt mocy, który jest bardzo mocno chroniony teraz przez aborygenów. Już nie pozwalają wchodzić sobie po tej górze, bo uważają, że to jest miejsce święte. Czyli i
ta góra Szasta jest uznawana za miejsce święte, i to jezioro, i Uluru, więc polecam Wam, jak będziecie w tamtych okolicach, oczywiście odwiedzić te miejsca, ale po prostu też popracować samemu, czyli z naturą, na przykład balansowanie czakry korony, możecie sobie iść w górę, i bo czakra korony bardzo lubi ciszę, bardzo lubi duże przestrzenie i tam sobie też odblokować tą czakrę korony. Nie tylko dla Was, ale dla Waszych dzieci, nastolatków czy studentów, którzy no niestety zostali uszkodzeni przez ten system, więc będziemy robili wszystko, żeby mogli się zharmonizować i zregenerować. Także reszta... Polska też ma czakry swoje, ale ja mówię o całych wszystkich czakrach dużych ziemi, bo później mamy mniejsze czakry, tak jak mówiłam, bo jest ich kilkaset. Także Polska też ma swoje czakramy i jest czakram na Wawelu. Drugi ludowie. Dla tych osób z Was, które interesują się tymi tematami, bo ja prowadzę kursy, 7-tygodniowe akredytowane, i kolejny mój kurs właśnie czakry, olejki eteryczne, o których nie zdążyłam powiedzieć, i kryształy też. I tam po prostu będzie ta wiedza podana około 21 godzin ze mną na internecie i do tego jeszcze platforma. Także tyle, słuchajcie, na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę i będziemy się widzieć prawdopodobnie na Aroniadzie, jak dożyjemy. Także dzięki wielkie. Damy radę, Ewelina. Co? To nie jak my. Dobrze, ciągniemy dalej. Siedzi tutaj ten przystojny gość. To o sobie myślałem. Ty stoisz. Dobra.